Cześć, to Wacław, Życie Poczciwe. Witajcie w kolejnym odcinku recenzji. Dzisiaj recenzuję książkę Barbary Hanna Encounters with the Soul. Active Imagination as Developed by Carl Gustav Jung. Czyli na polski spotkania z duszą, aktywna wyobraźnia, tak jak została wymyślona przez Karola Junga. Zapraszam. Przez przypadek natknąłem się na tą książkę, gdy miałem trochę wolnego czasu. Przeglądałem sobie taki serwis issue.com, gdzie możesz znaleźć różne artykuły, czytam gazetki. No i wpisałem sobie Jung i z nienacka tam wyskoczyła właśnie książka pani Barbary Hanny. W sumie jest to książka dość stara, napisana w roku 80 lub 81, jakoś w latach 80. Ale wiesz, dusza czy te koncepty, które wymyślił Jung, się nie starzeją, dlatego to, że książka jest z lat 80. wcale nie znaczy, że jest zła czy przedawniona, szczególnie jeśli mówimy tu o tematyce bardzo subiektywnej, w sensie odczuwanie, doświadczanie i praca z własną wyobraźnią, z własnym z własną nieświadomością, tak jakby jest pracą, na którą nie ma odpowiedzi dobrej, czy to była, czy w tamtych czasach, czy w tych czasach. To jest bardzo subiektywna działalność, która tak by w pewnym sensie jest oderwana od czasu, w którym ktoś się tym zajmuje. No bo właśnie, zacznijmy od tego, co to jest ta aktywna wyobraźnia, kto to jest Gustav Jung, kto to jest Barbara Hanna. Czyli Barbara Hanna to jest uczennica Karola Gustava Junga, która przyuczała się u niego, była jedną z jego analityczek, pod jego skrzydłami tak jakby leczyła ludzi, czy pomagała ludziom w sferze psychologicznej. I ta książka to jest zebranie pewnych przypadków ludzi, którzy używali tej techniki aktywnej wyobraźni, którą wymyślił poniekąd Jung, żeby pomóc sobie w sferze psychologicznej. I o tyle ta książka jest ciekawa, że widzisz tu bardzo dobrze, jak wydarzenia z przeszłości wpływają na nas teraz, jak pewne wydarzenia mogą zostawić taki silny odcisk na naszej duszy. Warto też powiedzieć, co to w ogóle jest dusza w tym kontekście. To jest jakby takie nasze ja, głębsze, wyższe ja, ponad tym naszym świadomym ja nawet. To ta dusza często chce pomóc nam się odnaleźć, chce pomóc nam być pełną osobą i właśnie przez te rzeczy, które możesz odkrywać dzięki stosowaniu tej techniki, możesz tak by wiedzieć, co zrobić, żeby wypełnić tą lukę, żeby jakoś poradzić sobie z przeszłością, żeby te wydarzenia, które wydają się bez sensu, które to miały tak na ciebie duży wpływ, żeby je przepracować, żeby pójść dalej tak jakby czystym. I od dawna mnie fascynuje ten temat i ta książka otworzyła mi oczy, jakie to naprawdę jest trudne, ta praca z tą aktywną wyobraźnią, czy z takimi swoimi wyobrażeniami, z takim swoim dialogiem wewnętrznym i pewną oceną siebie. Bo tutaj jest przypadków bodajże 8 czy 9 opisanych. Właśnie co jest interesujące, to to, że te przypadki ludzi, którzy pracowali, spisywali te swoje doświadczenia z tą techniką, są ludźmi z różnych czasów, z różnych środowisk, z różnymi problemami. I mimo tych różnic, wciąż stosowanie tej techniki pomagało im wypracować, rozpracować swoje emocje, rozpracować swoje problemy i pomóc zbliżyć się do jakiejś pełnej osoby. Warto wspomnieć, że jeśli masz schizofrenię czy chorobę psychiczną, nie warto robić takich rzeczy na własną odpowiedzialność. Warto gdzieś tam współpracować z analitykiem. Ale jeśli robisz coś, chcesz robić coś takiego, żeby poznać siebie lepiej, żeby samemu pracować nad sobą, jest to super narzędzie. I stosowałem je na sobie swego czasu, spisywałem co wieczór te pewne takie dialogi, które gdzieś tam się pojawiały, bez myślenia, bez analizy, czyszcząc ten umysł, próbując właśnie zapisać pewien dialog, który
który się dzieje ponad mną, poza mną. Bardzo ciekawe doświadczenie. Można tą technikę robić właśnie w ten sposób, czyli pisząc taki sobie dialog ze sobą. Można robić ją malując, można robić ją nagrywając jakieś tam swoje głosy, swoje rozmowy, gdy się wyczyścisz, w pełni zrelaksujesz i pozwolisz tak, żeby ten przepływ płynął przez ciebie bez twojej świadomej ingerencji. Bardzo ciekawe rzeczy możesz odkryć wtedy, gdy zaczniesz takie rzeczy robić, a ta książka otwiera oczy na to, jak to pomaga w dalszej pracy, bo często wydaje się, że czy to dzięki w jakimś śnie zobaczysz jakiś swój problem, czy to właśnie dzięki aktywnej wyobraźni pewne rzeczy wyjdą na wierzch i zauważysz, że masz jakiś problem, to nie znaczy, że to jest koniec. W tej książce ci ludzie, o których tu mowa, bardzo dużo pracowali nie tylko nad tym, żeby odkryć, o co chodzi, ale też, żeby naprawdę przepracować ten problem, czy tą rzecz, która sprawia, że czy to się czuli gorsi, czy coś im się złego działo, czy nawet symptomy fizyczne takie, które im które były dla nich dolegliwościami, miały początek gdzieś indziej niż w fizycznym spektrum, tylko były jakimś odciskiem na psychice, który zmaterializował się w jakimś właśnie fizycznym defekcie. To jeśli przeczytasz tę historię, zobaczysz, że nie wystarczy zidentyfikować ten problem. Dalsza praca nad nim, to jest dopiero trudne. Bardzo podobał mi się fragment, bodajże to jest rozdział 5, z kobietą, która umierała po prostu, zbliżała się coraz bardziej do śmierci, nie czuła się w pełni spełniona i dzięki tej technice aktywnej wyobraźni, ta by przygotowała się na śmierć, przygotowała się na w pełni odejście i tak by pogodziła się z tą, nie tylko z tą myślą, ale też z tym, co udało jej się zrobić na tym ziemskim, w tym swoim ziemskim czasie i tak by pomogła jej ta praca odejść do tej krainy. Pierwszy rozdział też jest bardzo ciekawy, gościa, który dzięki aktywnej wyobraźni tak by odkrywa swoje moce, odkrywa w sobie siłę, żeby być mężczyzną, żeby pokonywać kolejne problemy, żeby mieć pewność siebie i która pomoże mu zmieniać swoje życie i życie ludzi wokół niego. Inny ciekawy rozdział to o bardzo zranionej dziewczynie, która miała w młodości bardzo dysfunkcyjne relacje z ojcem i z rodzeństwem. Całe jej rodzeństwo popełniło samobójstwa, no, czyli jej dwójka rodzeństwa, jej matka umarła wcześniej, z ojcem była dysfunkcyjna relacja i to wszystko odcisnęło takie piętno na jej psychice. I mimo tego piętna, dzięki pracy nad tą właśnie tą wyobraźnią, udało jej się odrobinę, przynajmniej, może trochę nawet więcej niż odrobinę, odnaleźć sens w tym wszystkim, odnaleźć te podwaliny albo inaczej fundamenty tego, co jej się później działo w życiu, których świadomie nie zauważyła i na podstawie których się rzeczy działy. A to pozwoliło jej odbudować i zrobić coś innego dalej. Pozwoliło jej tak, by zostawić to wreszcie, ten schemat, który działała całe życie i pójść w inną stronę. Niesamowicie fascynujące i zmieniające perspektywę. Tam są przypadki. Jeśli jesteś fanem psychologii lub jeśli interesujesz się takimi rzeczami, psychologia głębi właśnie, taka jungowska, archetypy, nieświadomość, to jest to książka, po którą bardzo warto sięgnąć. Nawet zalinkuję ci ją tutaj w tym serwisie Issue. On jest darmowy, nie wiem czy tutaj nie zachęcam cię do piractwa, no ale jest to dostępne publicznie. Jeśli chcesz, sprawdź to w linku poniżej i poczytaj sobie tą książkę. Zmienisz perspektywę co do tego, jak ważne jest też przyglądanie się sobie, jak ważne jest życie swojego życia, a nie próba jakby cały czas szukania rzeczy na zewnątrz. Warto poszukać też wewnątrz, warto spojrzeć na to, co się dzieje w nas i kim my jesteśmy. Tym się ostatnio dość sporo zajmuję, dlatego też trochę mniej materiałów wrzucam na ten kanał i trochę bardziej ostatnio siedzę w tej psychologii. I postaram się o niej mówić, bo to jest życie poczciwe. Mówię tu o tym, co mnie w danej chwili bardziej kręci i to jest to, co mnie akurat bardziej kręci w tym momencie. Dlatego sprawdź Barbarę Hanę, daję tej książce ocenę
10 na 10, co mogę dać, bardzo mi się podobała i warto, naprawdę warto ją sprawdzić. Nie jest to coaching, nie jest to self-help, który tu często recenzuję, nie jest to biznes wiedza, jest to wiedza o tym, kim jesteś, która pomoże ci odkryć to, kim jesteś. Pokonać swoje najgłębsze problemy, jakieś psychologiczne, bariery, których nawet nie wiedziałeś, że masz. Czyż to nie jest fascynujące? Czyż to nie zachęca cię do sięgnięcia naprawdę po taką wiedzę? Mam nadzieję, że tak. Jeśli chcesz, sprawdź link poniżej, daj znać, jak ci się podoba. Mam nadzieję, że będziesz zadowolony. Dziękuję bardzo, życie poczciwe. Widzimy się w kolejnym odcinku recenzji za tydzień, vloga w tygodniu. I do zobaczenia. Pozdrawiam, cześć.